Ekonomia, kapitał, gospodarka. To jest specjalne wydanie magazynu EKG. Dziś nadajemy dla Państwa z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, sali notowań. To jest magazyn EKG poświęcony 20-leciu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dokładnie jutro mija rocznica, od kiedy 20 lat temu zaczęły się notowania w Warszawie. Można nas słyszeć w radiu Tok FM i oglądać na portalu tokfm.pl. Ja przypomnę, dziś w tym specjalnym wydaniu magazynu EKG specjalni goście, prezesi giełdy, pan Ludwik Sobolewski, obecny prezes, i pan Wiesław Rozłucki, współtwórca i pierwszy prezes warszawskiej giełdy. WIG20 w tej chwili zyskuje 0,25%, 2914 punktów. Panowie, wszedł nam temat w pierwszej części, ja przypomnę nam wszystkim tej specjalności, specjalizacji giełdy. Pan prezes Sobolewski powiedział małe, średnie spółki, dobrze pamiętam. Małe, średnie spółki. Ale mogę, jeszcze panie prezesie, przepraszam, czy to jest trochę tak, że pan mówi o tych małych, średnich spółkach w obawie przed tym, czy też w obronie przed tym, bo w końcu kiedyś minister skarbu albo Aleksander Grat, albo jego następca przyjdzie i powie: dziękuję, ja już nic więcej nie mam, nie mam co dać dużego, wszystko sprywatyzowaliśmy, albo na tym etapie się zatrzymujemy i wtedy trzeba będzie sobie radzić na nowo z pomysłem na to, co ma być naszym poważnym biznesem. Panie redaktorze, ja mówiąc małe i średnie spółki, mam na myśli firmy już takie w porównaniu europejskim. Nawet prywatyzowane polskie przedsiębiorstwa w ogromnej większości według tych kryteriów to nie są jakieś wielkie firmy europejskie. To są firmy takiej mniej więcej średniej wielkości. Ale oczywiście czerpanie z sektora prywatnego jest też jakąś naszą odpowiedzią na pytanie, a co będzie, jak się skończy prywatyzacja. Słyszę takie pytanie bardzo często teraz, kontaktując się z inwestorami w akcje GPW. I co pan im zadają takie. Odpowiadam im, że no oczywiście najpierw im odpowiadam, że ta prywatyzacja w Polsce to się jeszcze tak szybko nie skończy i że preferowaną wręcz metodą prywatyzacji, zwłaszcza w ostatnich latach, jest droga przez giełdę. Ale odpowiadam też dalej, że ciągle jeszcze jest bardzo wiele tego biznesu prywatnego do zasania przez giełdę. I trzecia rzecz, gdzie wiara w to, to nawet czasem mam wrażenie, że jest większa u moich rozmówców reprezentujących fund managerów w Londynie czy w Nowym Jorku, że giełdzie warszawskiej może się udać być rynkiem regionalnym, w sensie notować firmy zagraniczne różnej wielkości, w tym największe, czyli blue chipy, te środkowo-europejskie. Tak więc są pewne możliwości budowy wartości, nawet jak już będzie wygasać prywatyzacja. Możemy wrócić na moment do tej specjalizacji, bo ona może dotyczyć nie tylko sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ona może dotyczyć rynków wschodnich, tak zwanych, Ukrainy, Białorusi. Trochę też dlatego, że te wielkie kolosy giełdowe, one po prostu nie będą chciały się zajmować takimi spółkami mniejszymi albo spółkami pochodzącymi z krajów nieco wyższego ryzyka inwestycyjnego. No ale tak, chcę wrócić jeszcze na koniec tej wypowiedzi do tego, o czym powiedział Wiesław Rozłucki przed przerwą, to znaczy do tej taktyki walki sumo, że właśnie to są... Przypominam, to jest unik nie musi być wcale taki zły. Myślę, że Wiesław miał głównie na myśli to, że jak się widzi takiego nacierającego przeciwnika, to się można różnie zachować, zależnie od okoliczności, jak on naciera i jak oceniamy jego bystrość. I to są te niezbędne elastyczności, które muszą być w strategii organizacji, która zwłaszcza w tak zmieniającym się otoczeniu działa. Myślę, że takie elastyczności mamy. Ja lubię myśleć o giełdzie jako o takiej organizacji, która jest agile, to jest termin używany nawet w zarządzaniu, prawda? Że ona jest taka zwinna, bo nie jesteśmy na pewno największym rynkiem, największym krajem, największym społeczeństwem. Tym bardziej powinniśmy być zwinni, tacy inteligentni, żeby się dostosowywać, żeby być firmą, która stale szuka, stale tutaj poszukuje tutaj swojego miejsca. Weszło kilka wątków, na których powinniśmy się zatrzymać. Panie prezesie, bardzo proszę. No, ja wspomniałem sumo, którego nigdy nie uprawiałem. Uprawiałem szermierkę. Tam jest bardzo wiele różnych
taktyk ataku i obrony, więc to się wprowadza. Wszystko ma pan przećwiczone, jak rozumiem. Zawsze przydawało. Do Sumo to nie masz warunków. Nie mam warunków do Sumo, ale do szermiarki jakoś miałem i uniki też są częścią walki szermierczej. Wracając do tych kwestii. Zwykle giełdy były lokalizowane regionalnie, czyli obsługiwały region, kraj, jakiś region geograficzny, bo tak mniej więcej były ustawione portfele inwestorów, raczej regionalnie. Natomiast od paru lat te portfele są w bardzo różny sposób strukturyzowane, czy to poprzez branżę, jakieś wydarzenia. Bardzo duży postęp tu nastąpił. W związku z tym i giełdy powinny się do tego dostosowywać. Ostatnie propagowany sojusz między giełdą londyńską a kanadyjską właśnie wskazuje, że będą chcieli się specjalizować w spółkach surowcowych. Ja myślę, że giełda warszawska na pewno powinna starać się być centrum naszego regionu, przesuwając ten region nieco jak najdalej może na wschód. To jest pełna zgoda co do tego i tu tego gdybyśmy... kierunku. Słucham? Tego kierunku. Ten kierunek. Gdybyśmy poszli w tym kierunku i uzyskali tu specjalizację, to by było bardzo, bardzo dobrze. Natomiast co do małych spółek, tu uwaga bardzo ważna, to nie może być kosztem dużych spółek, bo każda giełda, w tym warszawska, giełda warszawska będzie pod ogromną presją zarabiania pieniędzy. Musi zarabiać pieniądze, a najwięcej się zarabia na dużych spółkach, na derywatach opartych o duże spółki, a nie o małe. I wydaje mi się, że o tym ciągle trzeba pamiętać. I drugi ważny czynnik w jakiejkolwiek specjalizacji, sama giełda nie wystarczy. Żeby się specjalizować w jakiejś dziedzinie, musi być tak zwane, brzydko powiem, pokrycie analityczne. I tego już giełda nie robi, może pomagać, wspomagać, wspierać, ale to muszą być domy maklerskie, banki inwestycyjne, które będą prowadzić analizy, prowadzić wyceny spółek z regionu, spółek małych i średnich. I tu uważam, jest szansa dla Warszawy, aby się w tym wyspecjalizować. Jeśli zgadzamy się co do tego kierunku, mamy patrzeć na wschód, giełda to robi, giełda robi dużo, otwiera się i to widać, to ja się chciałem zapytać, czy chodzi tylko o ilość i jak największe ściągnięcie tego i przyciągnięcie tych, których można, czy też giełda ma jakiś obowiązek i będzie go realizuje w ujęciu jakościowym, bo przecież to jest bardzo ważne pole. Ja rozumiem, że masa i osiąganie tej masy w tym biznesie jest niezwykle ważne, ale jakość to musi być nasze drugie, a może i pierwsze imię, tak? Panie redaktorze, miałem niedawno rozmowę ze spółką, która jest notowana we Frankfurcie i oni zadali mi pytanie, tak, no, z pewną troską. Pytanie brzmiało tak. Jaką mamy gwarancję, że będziecie tak selektywni i tak surowi, dopuszczając spółki z Ukrainy, z Białorusi czy z Rosji, że nie wpuścicie tutaj nigdy takiej firmy, która w ogóle skazi reputację firm pochodzących z tego regionu, a więc to też uderzy w nas. I to jest pytanie, jak rozumiem, bardzo na miejscu. Więc my to mamy ogromnie i stale na względzie. Przy jakimkolwiek rynku, który konstruujemy, ilość to jest coś bardzo przyjemnego, ale to nie może być kosztem jakości, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli się zepsuje reputacja tego czy innego segmentu obrotu, no to po prostu to położy cały rynek. No ale ja rozumiem, że zapewnienie przykład. Nie wystarczy. Czyli co pan im dalej mówi? To jak my, no nie, jak myślimy o tej jakości? To nie jest tylko takie wolontarystyczne. To znaczy, to jest wolontarystyczne, ale to się przekształca na konkretne już mechanizmy. Proszę zwrócić uwagę, że mamy rynek małych firm. No, bardzo małych firm. Czasem nawet niemalże mikrofirm, czyli New Connect, na którym jest notowanych obecnie ponad 220 przedsiębiorstw. Ja to często powtarzam. To jest rynek, którego tam 2/3 historii przypada na spowolnienie gospodarcze i na kryzys globalny, a ile firm zbankrutowało spośród tych, które są notowane na New Connect? Jedna. Jak to mówię właśnie też tym, którzy mają przegląd, jak działają te rynki alternatywne w Europie, to oni po prostu cmokają z niedowierzaniem, prawda? I teraz wrócę jeszcze do jednej myśli, te duże spółki.
Nie, panie prezesie, za chwilkę zostawmy, bo mam wrażenie, że pan prezes Rozłucki jeszcze do tej jakości chyba chciał coś dodać. Ja myślę, że tutaj dobra tradycja giełdy warszawskiej jest kontynuowana. Powiedziałbym, nazwałbym to nawet pewnym kodem genetycznym ustawienia odpowiednio wysoko poprzeczki. I patrzmy na historię. Po pierwszym roku giełdy było notowanych zaledwie 9 spółek. Po drugim 16 spółek. W tym samym czasie na giełdzie w Pradze było w cudzysłowie notowanych 1000 kilkaset spółek. Więc wtedy można było rzeczywiście mieć obawy, czy poprzeczka nie jest ustalona zbyt wysoko. I historia pokazała, że ona była ustalona właściwie, tylko trzeba było przekonać do tego spółki. Dzisiaj pamiętajmy, że New Connect tę poprzeczkę ma również ustawione na właściwym poziomie, ale ten poziom jest niższy niż na głównym rynku, celowo, prawda? I z tego trzeba zdawać sprawę, że New Connect jest innym rynkiem niż rynek główny giełdowy i ja podzielam stanowisko Ludwika, że żadnych wątpliwości, że to sukces, rzeczywiście, tak? Jeśli chodzi o New Connect, on się zachowuje w tych trudnych czasach nadspodziewanie dobrze. Mogę wrócić do dużych spółek. Proszę bardzo. Bo my myślimy o tym, jaka może być giełda warszawska za 10 lat. Nie za rok czy za półtora roku, tylko za 10 lat. Więc oczywiście będziemy notować i się ogromnie staramy o duże spółki. One w sposób decydujący budują wartość giełdy. Tylko że skąd my te duże spółki będziemy mogli mieć przez najbliższe lata? I gdybyśmy popatrzyli na rok 2021, to skąd te duże spółki będą pochodzić? One będą pochodzić z Polski oraz one, oby wszystko tak się układało jak do tej pory, będą pochodzić z regionu Ukraina, Czechy, Węgry, Bułgaria, Rumunia, może kraje byłej Jugosławii, notabene debiut będzie za chwilę pierwszej firmy ze Słowenii na GPW. Stąd będą pochodzić te duże w wymiarze CE czy w wymiarze czy w skali polskiej. Stąd będą pochodzić. Nie wierzę w to, muszę powiedzieć, że jednak są pewne rzeczy, w których nie wierzę. Nie wierzę, że będziemy notować duże firmy z Francji czy z Wielkiej Brytanii czy z Niemiec. Duże według tamtejszych standardów wielkości. Natomiast ciągle się plasując w roku 2021, mogę powiedzieć, że odczuwam co najmniej pokusę, żeby pomyśleć, czy giełda nie mogłaby być rynkiem dla małych i średnich przedsiębiorstw właśnie z tych krajów, ale dla małych przedsiębiorstw, z Włoch, z Niemiec. A jak czyli to zrobić? Zassać jak gdyby coś, co poniekąd nawet może przestać być już interesujące dla tych giełd, które budują skalę globalną. Nyse, jak się połączy z Deutsche Börse, no wątpię, żeby kierowała takie wysiłki jak do tej pory, żeby obie te giełdy kierowały takie wysiłki jak do tej pory w ten taki rejestr tych właśnie mniejszych przedsiębiorstw. Będziemy do oczywiście tego jesteśmy wracać, tutaj w warunkach ogromnej niepewności i pewnej wizji. Będziemy do tego no bo wracać nikt z nas nie wie, co może być za te 10 czy 15 lat. Pan ale wydaje mi się, że coś takiego mogłoby być. I pan prezes Wiesław Rozłucki. To są goście specjalnego wydania magazynu EKG. Jesteśmy na giełdzie, na sali notowań, jubileusz 20 lat giełdy i stąd właśnie to specjalne wydanie magazynu EKG. Czas na informacje Radia Tok FM. Tuż po nich wracamy.